Nie. Słoneczka, święta już prawie za pasem, a wy pytacie mnie bardzo często, jak tutaj w Holandii obchodzą święta, jakie są tradycje, jakie są potrawy. Ja postanowiłam podejść do tego tematu na słodko. Wysłałam swojego męża, Holendra, wiatraka, na zakupy, żeby przyniósł mi całą torbę typowych, tradycyjnych, holenderskich słodyczy. Słodyczy! Popatrzcie, co ja tutaj mam. Cały koszt zaraz będziemy otwierać i zaraz wam będę opowiadać. Są tutaj rzeczy, już widzę, których nigdy w życiu jeszcze nie jadłam, mimo że mieszkam już tutaj kilka lat. Także zostańcie ze mną, otwieramy. Zaczniemy sobie od przysmaku, który jest chyba najbardziej znany i jest dostępny praktycznie wszędzie. One się nazywają krajdnoże i to są malutkie ciasteczka. Zaraz wam będę otwierać i pokazywać. Zobaczcie, tak to wygląda w opakowaniu i to są takie malutkie ciasteczka, okrągła forma. One są dość twarde i dosyć chrupiące. One mi się zawsze kojarzą z psimi chrupkami. Są też bardzo, bardzo aromatyczne. Stąd też ich nazwa. Nazywają się krajdnoty. Krajdy to są przyprawy, noty to są orzechy. Orzechy pewnie dlatego, że tak wyglądają, bo praktycznie z orzechami mało mają wspólnego. W środku jest dosyć sporo brązowego cukru i bardzo dużo przypraw typu cynamon, goździki, gałka muszkatłowa. Naprawdę bardzo, bardzo specyficzny, intensywny smak. I słuchajcie, 5 grudnia dzieci kładą swój but, jeden but, tak jak w przeciwieństwie do amerykańskiej tradycji zawieszania skarpet na kominku, tak tutaj w Holandii dziecko stawia but i do tego buta Mikołaj wsypuje właśnie słodycze. Ja jednak zdecydowanie wolę tą wersję tego przysmaku, bo jest ona oblana czekoladą i czekoladą w trzech smakach, to jest miks czekolad, popatrzcie. Nawet teraz nie będę próbować, bo ten smak dobrze znam, a jeśli zaczyna jeden, to zawsze tak jest, że znika pół paczki. Kolejna holenderska tradycja i też bardziej na mikołajki, ale ja ją bardzo lubię, bo jest czekoladowa. To są czekoladowe litery i taki czekoladowy alfabet można dostać praktycznie w każdym sklepie. Każda litera alfabetu, tak jak powiedziałam, i praktycznie dzieci dostają pierwszą literę swojego imienia. A jak jesteś bardzo grzeczny, to nie dostajesz takiej tylko malutkiej, tylko popatrzcie, one są w różnych rozmiarach, różnych kolorach. Ta jest na przykład udekorowana takimi malutkimi cukierkami, ale są też piękne litery udekorowane bakaliami, orzechami, różnego rodzaju innymi czekoladami. Także to jest na pewno jeden z lepszych podarunków, jakie można dostać w Holandii na Mikołajki. Kolejne bardzo, bardzo tradycyjne ciasteczka świąteczne. One są dość często mylone z tymi, bo te są naprawdę bardziej popularne. No i ja się nie dziwię, bo powiem wam, że ostatni raz, kiedy je próbowałam, to było kilka lat temu. Ja je sobie teraz otworzę i dam im jeszcze szansę. One mają dość specyficzną i strukturę, i smak. Zaraz wam pokażę. Patrzcie, są bardzo, bardzo nieregularne. Powiedziałabym, że strukturą przypominają taką wysuszoną gąbkę. Tak mi się wydaje. Spróbuję. Nie. Nie, nie jestem w stanie się do tego przyzwyczaić. Po prostu bardzo, bardzo nie lubię anyżu, a to jest wręcz przesiąknięte smakiem anyżowym. Jeśli lubisz, to to jest ciekawa opcja. Tradycja mówi, że święty Mikołaj miał je rozsypywać na podłogę, co miało symbolizować rozsiewanie zbóż na polu i miało symbolizować dostatek praktycznie. Holandia, kraj rolniczy. Także no, takie tradycje też są. Ale nie, absolutnie nie jestem w stanie się do tego przekonać. Zamykam z powrotem i na pewno mój mąż to przygarnie. Mam na was kolejne ciastka. One się nazywają Kajtaj. I to są bardzo, bardzo takie, powiedziałabym, zaraz sobie otworzymy. Twarde pierniczki, coś w stylu naszych pierniczków. Popatrzcie, to jest w kształcie głowy Mikołaja. One są dość twarde, tak
praktycznie na wzór naszych pierniczków. One prawdopodobnie muszą sobie poleżeć, żeby były do zjedzenia. Aha. Na pewno muszą trochę nabrać wilgoci. Praktycznie w ogóle nie przypominają naszych pierników. Ale próbuję rozkminić, co tam w środku jest. Konsystencja do mnie zupełnie nie przemawia i smak też nie, bo znowu czuję anyż. Anyż, cynamon to na pewno. Takie mam wrażenie, że te wszystkie ciastka, mimo zupełnie innej struktury, zupełnie innych kształtów, to praktycznie smakują na jedną kopytę. Ale nie jestem do tego w ogóle przekonana. No i kochani, nareszcie coś dla mnie. Kuleczki marcepanowe. Zaraz je otworzę. Holendrzy bardzo lubią marcepan, zwłaszcza na święta. Można go znaleźć praktycznie w każdej formie. Ja sobie zaraz otworzę. I to jest dosłownie kulka marcepanu. Ona jest dość miękka. Popatrzcie, wygląda nawet jak plastelina. Nic dodać, nic ująć. Po prostu marcepan. Mam tutaj rzecz, która daje mi mieszane uczucia, bo nazwa jest dosłownie bardzo, bardzo dziwna. Borsplat, bors to jest pierś, plat to jest talerz albo tarcza. Mi się to kojarzy z mlekiem matki, nie wiem, czy jestem w stanie to przełknąć. To jest słodycz, bardzo prosty słodycz, bo jest praktycznie na bazie cukru i wody z dodatkiem śmietany albo mleka. No i tutaj to mleko, to mnie przeraża. Musi być na pewno bardzo, bardzo słodkie. Ja sobie wygooglowałam tą nazwę. To niby chodzi o to, że... bo to są praktycznie, popatrzcie, takie krążki. I one się mają niby mienić i być twarde jak tarcza, którą by się zakładało na pierś i dlatego jest borsplat. Mimo wszystko dla mnie nazwa bardzo, bardzo dziwna. Nigdy tego nie jadłam, no ale przymierzę się. Okej. Okay. To się kruszy, a ja myślałam, że to jest taka landrynka. O, widzicie? Smakuje jakbym praktycznie jadła łyżkę cukru i nic więcej. Ale nie, to na pewno nie jest mój faworyt, jeśli chodzi o święta holenderskie. Popatrzcie, jakie duże ciacho, to jest też bardzo, bardzo tradycyjne ciacho holenderskie. Ona jest dość kruche i na wierzchu posypane jest migdałami. Jeśli nie lubicie kruchej wersji, to jeszcze jest wersja deluxe i to jest moja ulubiona i to jest chyba mój naprawdę faworyt, jeśli chodzi o holenderskie święta. To jest właśnie takie same ciacho, tylko że pomiędzy ma marcepan. Zaraz Wam otworzę, pokażę Wam i na pewno zaraz za 5 minut to zniknie. Popatrzcie, to wygląda jak jakiś wielki, olbrzymi baton i to w środku to jest wszystko właśnie marcepan. Popatrzcie, jak to się kruszy i to się praktycznie tak kruszy, je można ładnie sobie pokroić w kosteczkę do kawy. Ja to uwielbiam. I to jest praktycznie mój numer jeden na święta. Jeśli ktoś nie lubi marcepanu, to wydaje mi się, że ma bardzo dużo alternatyw czekoladowych i ciasteczkowych. Ale to jest naprawdę mój numer jeden. Aha, zapomniałabym jeszcze, kochani, tutaj jest jeszcze jedna paczuszka z kolejnymi ciastkami. Oni naprawdę mają jakiegoś fisia na punkcie ciastek. To są ciastka z Strubwafel. Zaraz Wam pokażę, jak one wyglądają. Popatrzcie, kochani, tak wygląda to ciacho. Wygląda jak jakiś plaster miodu, a tak naprawdę to są dwa cieniutkie wafelki, a w środku jest gruba warstwa karmelu. Takie ciacho kładziemy sobie na kubek z ciepłą herbatą albo kawą, czekamy kilka minut i to się rozpuści i będzie piękne, ciągnące. Może tutaj teraz też pokażę. O, popatrzcie, nie wiem, czy było widać. Ale wtedy ten karmel w środku się strasznie rozpuszcza i można to sobie tak ciągnąć. No, rewelacja. Bardzo popularny za granicą, to znaczy robi zawsze furorę, ale nie dziwi się, bo naprawdę jest pycha. I już mi się słodycze skończyły, ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, co Wy sądziliście na temat holenderskich przysmaków, no bo rzeczywiście są zupełnie z innej planety niż te polskie. Ja jednak wolę polskie. Te od czasu do czasu coś tam sobie pochrupie, mój mąż pierdziela to tonami. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, to nie zapomnij o dzwoneczku, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Pa, pa! Aha, kochani, nie zapomnijcie o rozdaniu, które w dalszym ciągu trwa na moim kanale. Pa, pa! Mua!